pod narty, będzie miał trochę więcej odjęte, musi skoczyć daleko powyżej i jest powyżej 140 metrów, ależ piękny skok. Oraj 141 metrów w drużynie i teraz daleko również kapitalnie. 140. I tak wylądowane czysto. Sandra Pointnera. No i Gregor Schlierenzamer. 132 metry musiałby skoczyć Schlieri, by zepchnąć z pierwszego miejsca Karla Kajtera. Od 2006 roku w zawodach Pucharu Świata troszeczkę niespokojny ten lot, dopiero teraz utrzymał. No i proszę, no i brawo. Kargeiger, második csoportutó és ugrója. Nagyon jó az elugrás és sebessége, hatalmas ugrás! Trochę zawiódł Tomasz Morgenstern, popatrzmy jak pisze się obrońca Pucharu Świata. Piękny, bardzo piękny! Miał niekorzystne warunki, traci 3,1 punktu do prowadzącego po pierwszej serii Severina Freunda. Świetna prędkość na progu, bardzo ładny, bardzo daleki, choć nie tak daleki, aby zmienić na prowadzenie. Anders Bardal, 131 w pierwszej serii, teraz potrzebuje 137, aż by pokonać Morgensterna, ależ poszybował Bardal! Niemiec, jeżeli to wykorzysta, może być dobry, daleki lot Severina Freunda. Świetna prędkość i będzie daleki, bardzo daleki skok. To jest także Naman, kolejna wielka gwiazda skoków narciarskich. W tym sezonie na razie najlepszy wynik, 7 miejsce w Klingenthal, daleko od podium, ale teraz bardzo blisko tego podium. Od trzecim jego skoku stawał czterokrotny mistrz olimpijski. W jednym ze skoków 144 metry. Jest w gazie Simon, jest w gazie i to widać, także ląduje bardzo daleko. W tym karierze stanął na drugim miejscu. Zwycięzca kwalifikacji, 141 metrów. Jest ten luz, jest ta pogoda i jest ten piękny skok. 136 musi skoczyć. Polak już na pewno wygrał konkurs, do tego nie ma wątpliwości, ale szybuje! Skoczył! W tym sezonie już ma Lillehammer i Kusamo. No i teraz ponad 134 metry musiał wyskoczyć Schlierenzamer daleko! 134 metry musiałby skoczyć, 127 miał przed tą pierwszą serią. Proszę zobaczyć, jak szybuje daleko, jak szybuje ładnie. Może teraz będzie lepiej, choć warunki są trudne. Wiatr ponad metr na sekundę z tyłu skoczni, ale jest ładny daleki lot. Brawo! I to było w serii próbnej. Klemens Murańka, taka sama prędkość na prągu jak reprezentanta Norwegii. Jakiś daleki lot! Ależ niesamowicie! Niesamowicie! Kwalifikacje, no i prezentuje rewelacyjną formę. Tomasz Dietkart kończy pierwszą serię. Świetna prędkość na progu. Ładnie niesie go i daleko na nartach! W tej chwili wygląda na to, że są dobre warunki, chociaż w tym przejściu nad Bulą tam go przytrzymało. Ale teraz szybuje daleko Simon Amann! Miał 2,2 punktu przewagi. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej rundzie finałowej. Jest w wielkiej formie Tomasz Morgenstern. Czy potwierdzi to także w tym skoku? Potwierdza! 230 metrów to jego rekord życiowy. Imponująca odległość. Zobaczmy na skokie Petera Fredza, 188 metrów. No a teraz pięknie! A teraz Yaki Kasai, czwarty po pierwszej serii. Nie trzeba się liczyć, Noriaki jest w stanie poszybować tutaj daleko. No i proszę zobaczyć, jak daleko szybuje Noriaki Kasai. Krystalową kulę w tym sezonie, na razie jest na piątej pozycji. Peter Prez. Wygląda na to, że to będzie bardzo daleki. Szalenie daleki, ale jest tam kulka. No i teraz dynamika na progu, znowu tego małego skoczka, ale złapał formę i znowu to jest wielki wynik i wielki bezpieczny. I zobaczmy teraz na skok Bardala. I to jest świetna próba. Dysman, aktualny lider Pucharu Kontynentalnego, wygrał dwa pucharowe zawody w Sapporo na Miyano Mori przed tygodniem. No i teraz także piękny, daleki skok Dysmana. Wykorzystał te warunki. Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata walczy, aby przejąć od Kamila Stocha żółty plaston lidera. No i walczy z powodzeniem. Piękny skok tutaj młodego Słoweńca. To już Andreas Kotler. Ale walczący o miejsce w składzie ekipy austriackiej na igrzyska. Wczoraj szósty. Teraz także ładny skok reprezentanta Austrii. Bardzo daleko jeszcze dalej wylądował. No i popatrzmy na skok niespełna 25-letniego Słoweńca. O, bardzo ładnie, daleko! Wczoraj także, świetna forma, 147 w serii próbnej. Polak już w powietrzu.
No i teraz leci Kamil jak najdalej. Dobrze to wygląda. Ładnie wylądowany skok. Pięknie stylowy. Nie ważne, czy pozostanie w gronie najlepszych przed drugą serią. Kamil w powietrzu. I teraz jaka będzie odległość? Jest świetnie! Pięknie! Ależ odpalił rakietę! I 14-15 Siemizy. Oni tutaj dzisiaj zrobili największe wrażenie. W planie konkursów drużynowych wcześniej były one raz na Mistrzostwa Świata 82 roku w Norwegii w Holmenkollen i Bardal. Spokojnie, spokojnie, daleko, pięknie skacze Severin Freund, nawet do podium. Dobra prędkość na progu, bardzo ładna sylwetka w locie, będzie daleki, bardzo daleki lot Stefana Krafta. Pan numer 17 wczoraj, 119,5, 121,5, równo, lecz będzie daleko. Dzisiaj widać w tej pierwszej fazie, kiedy zawodnicy szybują, no i proszę, to są te dobre warunki, a więc ten mocny wiatr, który... Na skok Polaka, 132 metry, musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schlierenzauera. Czy jest to lot po 10 miejsce na podium? Ależ on odpalił teraz w progu, niewiarygodnie daleko. 2,20, 3x19,5, tak skacze dwukrotny mistrz olimpijski, brawo! Najwięcej odjętych punktów za wiatr. Popatrzmy z tego stojaka. 11 po pierwszej serii. 126 metrów i pięknie i daleko. W tej serii treningowej niewiarygodny skok. 135 metrów, bardzo daleko. 34 na Romian Ziobro, 37 Maciej Kot i Kamil Stok z numerem 50. Świetnie, a teraz daleko. Zawodnika, bowiem należy oczekiwać od niego naprawdę dalekiego lotu. Severin Freund już w powietrzu i gdzie pan wylądował? W pierwszej serii skoczyć daleko, bardzo daleko, by być pierwszym, ponad 134 metry, ale Kamil, stać go na to, by tak daleko poszybować. Teraz złapał to noszenie, brawo, brawo, brawo Kamil! Anders Bardal teraz. Patrzmy na lot Norwega, pięknie złapał to noszenie i teraz daleko! Od razu mocny akcent na początek. Niemal lądował powyżej tej magicznej granicy Severin Freund. No i teraz piękny lot, jest niesiony przez ten wiatr. No i proszę, Severin Freund potwierdza. Falun Lahti, 4 zwycięstwa w tym sezonie tylko. Kamil Stok ma więcej, 6. Niemiec w powietrzu, bardzo ładna sylwetka i dojechał. 5. miejsce, minimalna przewaga nad Kamilem po pierwszym skoku, ale też niewielka strata do Bardala. Będzie walczył rekordzista skoczni, także o świetny wynik. No i ląduje. Zobaczymy, jak sobie radzi w tym skoku. Podparł, ale poszedł bardzo ofensywnie. Ter Prewc, który walczy z Bardalem o miejsce wyższe na podium. Drugie czy trzecie? Jaka będzie odległość? Na pewno zmobilizowała go odległość Niemca i teraz on również.